Witajcie w kolejnym odcinku. A co jest dzień jak co dzień? Cześć wujek. Siema. No słuchajcie, przyjechała wyścigóweczka, którą wynajęliśmy. Właśnie przyjechała cała i zdrowa. Gdzieś tam ktoś sobie poupalał. No i musimy ją zrzucić i spakować do garażu. Także tutaj z rana wujek przygotowuje wszystko, zaraz zjeżdżamy. No dobrze, jedyneczka, wyścigóweczka schowana. Słuchajcie, wszystko już tu poprzestawiałem i można pracę zaczynać. Słuchajcie, no pamiętajcie, że jakby ktoś tam był zainteresowany wynajęciem wyścigówki na tor, na track day, na jakieś tam zawody amatorskie, to tam wpiszcie na maila do mnie, dzwońcie do firmy i już temat możemy załatwić. Możemy to zrobić z obsługą samochodu na takim track dayu, czy tam dowieźć ten samochód i tak dalej, także szczegóły mailowo lub telefonicznie. Wiedzieli, bo tam mają być spakowane te tarcze po prostu, więc zostawiłem stare opakowania, żeby i folię, żeby te stare tarcze po prostu tam posadzać potem, nie? Dobra. Z krótkami tak samo, te pudełka po prostu zostawiłem, żeby było w co to włożyć później. No dobra. Czyli przód jest ogarnięty, tylko te poduszki dociągnąć i... Tak. Przekazywanie samochodu, słuchajcie, ze stanowiska na stanowisko, albo z mechanika na mechanika i Paweł idzie kończyć w końcu czerwonego kabrioleta i jutro zabierają, także tak. Także tak. Ostatni szlif. To co, Paweł, jutro pijemy. No. Dobra, to chodź Paweł, przekładamy te auta i już. Czyli Sebastian w porządku, tak? W porządku, zobacz. Wow, lowlider, kurde. Dobra, przejadę się tym samochodem, a tobie wprowadzam F31 na serwis skrzyni biegów i wymianę oleju w skrzynce albo w moście. Chyba w moście, wiesz? W moście, bo to chyba nie, tak, to jest na tył napęd, więc... Tutaj, jeżeli chodzi o dalsze prace, no. Przewód paliwowy jest do wymiany razem z tymi elastycznymi, bo jest spękany po prostu i dlatego czuć paliwo. No kurde, to... Nie, szybki temat. No dobra, to zrobimy, to tylko wiedziałem. Dobra, to zrobimy. Ja się tylko nim przejadę, żeby ten. Dobra, to później poprawimy. Dobra. No dobrze, Kamil, słuchaj, to ja jadę siódemką się przejechać po tych amortyzatorach, a ty zrób diagnostykę tej jedynki. Zobaczcie, Kamilu fryzjera był. Kurde. Zupełnie inny chłopak, prawda? No. No dobra, to działaj. A zmieści się tam? O kurde. Te siłowniczki, tak? Gdzie one się znajdują? No, one są w takim dosyć niefortunnym miejscu, bo jeden zaczep jest tutaj, a drugi jest na pałąku od dachu, tutaj. Aha. Więc jest zabawa. Jest zabawa. Właśnie Kamila poprosiłem o pomoc, bo tak to jest zabawa, gra zespołowa bardziej bym powiedział. Ale... Coś tutaj chyba wymyśliłem. A, jeszcze akumulator przecież mu doszedł. Kurde, ja bym się właśnie, bo z nim nawet rozmawiałem. Tak. Wiesz, rozmawiałem, że tam jakieś rzeczy doszły, może dobrze, że jeszcze tam nie zapłacił do końca. No. Dobra, czyli akumulator, te przewody i jeszcze zobacz to zawieszenie, nie? Ej, Kamil, jak zrobisz diagnostykę w jedynce, zrób diagnostykę jeszcze w tej siódemce. Tam wszystko dobrze po tych amortyzatorach, dobra. Ale świeci się airbag. A to zobaczę, bo tu Foxwellem chyba, bo pamiętam, że coś nie mogliśmy się połączyć naszym. A no dobra, to zobacz, sprawdź. No. Kluczyk jest w aucie. Dobra, tam test się robi w tej jedynce. Dobra. No słuchajcie, nadeszła ta chwila, że kabriolet jest gotowy do odebrania. Jest dopasiony po same pomidory, że tak powiem.
No tutaj tak zostawiliśmy to wszystko, bo prosto od nas samochód jedzie do tapicera i tapicer tu będzie robił różne rzeczy. Jakiś tam zakres prac, który został umówiony. O, zobaczcie sobie autko dookoła, tak wygląda. Udało nam się dobrać kamerkę cofania o taką ładniusią. To dodatkowo w tym samochodzie zostały wymienione tarcze hamulcowe, klocki. Wszystko zostało założone, ceramiczne klocki zostały założone. Zrobiliśmy serwis skrzyni biegów i usunęliśmy wyciek oleju ze wspomagania. I tyle, także autko gotowe do odbioru. W tym miejscu chcę pozdrowić pana Sebastiana. Wszystkiego dobrego dla pana Sebastiana. No i tyle, autko jutro zostanie zabrane przez kolegę, bo niestety w Anglii nie można z Anglii przyjechać ze względu na pandemię. Siema wujek z rana. Jak tam z przewodzikami idzie? Słuchaj, już jedną stronę mam zrobioną. Słuchajcie, tu wujek przewodziki robi stałej klientce. Słuchaj, te łączki zamówiłem, znalazłem. Dobrze, bardzo dobrze. Bo nie pamiętałem, jak je znaleźć, nie? Bardzo dobrze, bo to z tymi przewodami to się coraz więcej tego robi. No tak, no to wiesz. Przyszedł już czas na te samochody, na ich przewody. Dokładnie. Tutaj widzę też nowe, założyłeś te elastyczne. Tak. No tak, bo to syf był kompletny. No to już w komplecie nie ma co, wiesz, żeby tutaj nie podchodzić za miesiąc znowu do tematu, nie? Taki standardowy temat, słuchajcie, tutaj przewody hamulcowe W46 tylne, no niestety gniją, że tak powiem. No i słuchaj wujek, mam dobrą wiadomość, do silnika N52 przyszedł wałek i jarzmo. O, super. Także jak to skończysz, to tutaj pozamieniam, wiesz, chłopaków, może ja nawet coś, nie wiem jak dzisiejszy dzień będzie wyglądał. No dobra, a ty byś się wziął za składanie tamtego motoru, nie? Dobra. I tyle. Tutaj u Sebastiana samochód na sprawdzenie, taką kontrolę. I co tam, Sebastian? Tak, powiem ci, że tu była walka dosyć długa, bo jest całe zawieszenie nowe, widać, nawet te wahacze, ale prawdopodobnie mam takie podejrzenie, że ktoś źle skręcił i są nadagrone. O kurde, oba. I to fest są ponadrywane. Czyli by... no. Pewnie. A koła proste i tak dalej? Jeszcze tego nie sprawdzałem. Tutaj patrz, tak samo. Przeło, naderwany, przekręcony, no. Po prostu. Czyli ktoś źle to skręcił. No bo są łożyska nowe, widzę, tarcze, wahacze, drążki kierownicze, więc... Ale to gdzieś musiał robić, bo to nasz stały klient, tak? Ale u nas tego nie robił. No bo widać wszystko świeże. Nie wiem, no u nas na pewno tego nie robił. Właśnie, możemy sprawdzić te kółka. No jest wszystko, no dobrze jest, a tu z tej strony, weź zobacz. Ale coś słychać? No, przez chwilę. Jakiś rezonans, wiesz? Tak. Coś słyszałeś takie? Tak, coś słyszałem. No. Teraz jeszcze raz. No nie wiem. Teraz nie ma? Teraz nie ma. Dziwne. No dobrze. No i ta tuleje wahacza, tak zwanego tego H. Jest tutaj akurat nie widać, tutaj jest trochę lepiej. Tak, jest rozwalona. Ale okay. Z drugiej strony jest zdecydowanie gorzej, więc ona się całkowicie zaraz odklei. Czyli te tuleje wahacza są. I geometria będzie z tyłu. No dobra. Dobra, to zjeżdżamy tym samochodem, wjeżdżamy następnie. Dobra. Sebastian, tutaj posprawdzaj pod kątem, czy została chłodniczka wymieniona, czy koło pasowe jest w porządku, czy został wymieniony kolektor ssący i teraz na oko zobacz, jak wygląda filtr powietrza. Kiedy pan robił wymianę oleju? No, w tym... Nie. Pan sprawdzi, bo powiem panu, że ten filtr powietrza to wygląda, jakby miał, no nie wiem, no masakra jakaś. No, co najmniej 10 tysięcy. Więcej? Sebastian, po 10 tysiącach to te... Filtry wiesz, jak wygląda. No właśnie. Jest oryginał. No tak. No to i tak muszę rozrobić. Pod kątem wycieków też, z pokrywy zaworów i tak dalej. Chłodniczka, dobra. Który rok jest chłodniczka? Chłodniczka jest z 20 albo z 19. Ale widać, że chłodniczkę wymienili rzeczywiście, tak. Tak, także pod tym kątem popatrz. Kąt powietrza.
Tak, z EGR-em nawet wymienione. No tak, tylko że na oko ten filtr to wygląda jakby miał, nie wiem. Dawno takiego filtra nie widziałem powietrza tak naprawdę w takim stanie. Tu chyba też, wiesz, tak mi się wydaje też wygląda. Tak, to jest nowe wszystko, tak. Wiesz, to jest nówka sztuka. Tylko że pan dwa razy to podobno panu wymieniali, tak, jest, w różnych serwisach. Jest nówka. Zgadza się. Serwis olejowy się wita raz z wymianą filtrów. Filtrów, no dobra. Jaka data i przebieg? No w grudniu teraz, 4 grudnia. No nie wiem, no to nie, no to nie wygląda na grudniu. Ile pan od grudnia zrobił kilometrów? 15, nie wiem. Nie, to nie wiem. Mi się wydaje, że tutaj... silnika raz z wymianą filtrów, a może filtr olejowy? No to filtr olejowy jest jeden. A to jest filtr powietrza? Filtr powietrza, tak. Filtr powietrza, tak. No i wygląda jakby naprawdę miał, nie wiem, więcej niż 30 tysięcy, no na oko, aczkolwiek no, trudno powiedzieć. No ale tak, to nie jakiś problem, tylko chodzi mi, wie pan, o ten. To nawet ten filtr ja bym wymienił. No i tak ściągnę. Przyniosę, nie, bo to powiem ci, bo i tak będę musiał ściągać do... Bo do filtra zaglądamy oleju. Dobra. Ale kołopasowe też oni zgłaszali, że jest tak. O, pan zobaczy, jest jednak ponadrywane kołopasowe, widzi pan? Szczególnie no widać. Dobrze, no to... I kołopasowe jest do wymiany, nie? A tam są wycieki oleju, bo widzi pan, tutaj jest czarno, nie? O-ringi na tych, na... Ale to o-ringi są po 30 czy 60 zł, ja nie pamiętam. To nie jest nic wielkiego. I o-ring od wlewu to nie jest 5 tysięcy, dokładnie. Także tak. Jeszcze tą osłonę zdaj tak, mi. Tak, ściągnę. Bo tu jeszcze panu mówili, że tam z tyłu coś tam jest. Że podstawa filtra czy coś, nie? I tutaj tak jak ten łącznik elastyczny. Łącznik elastyczny właśnie pęknięty. I tu naderwana tuleje. I tak, tuleje można zostawić, łącznik trzeba wymienić. Łącznik trzeba wymienić koniecznie, nie? Pan spisze, co tak, tak, spiszemy wszystko oczywiście. Co tam, Sebuś? To ile razy ten dekiel był robiony? Dwa razy. To zobacz. Izolacja jak wystaje. Próbowałem to wykłać, ale to zaraz uszkodzę. To ja pana zawołam i pokażę. No i nie. Teraz wiemy skąd ten olej, czyli tak. Nie chluj, nie zrobiona robota. No. Do poprawy. Dobra, idę po pana. Podeszła mechanikowi, który to robił. Temu, kto to robił, podeszła izolacja pod dekiel i pan zobaczy, izolacja tam wystaje. O tu. No i co zrobimy z tym? Trzeba zdjąć dekiel. Trzeba zdjąć dekiel. Bo Sebastian próbował go wyrwać, ale tak, się nie da. Bo, się po prostu wie pan, izolacja z przewodu... Ile? 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 To było pytanie jest proste. No, no to trzeba demontaż i montaż pokrywy zaworów, 750 zł. No. Pan zobaczy, no masa. No dobra, zrobimy. I dlatego to leci, nie? To raczej nie leci na tyle, żeby to już ten. O-ring to swoją drogą, dobra. Tak? Bo tutaj widać, nie? Dobra, pan zrobimy. Widzi tutaj. To ja idę dopisać do listy po prostu. No. Także, no. I tak samo ta skrzynia biegów. Tą przelotkę trzeba zapisać, właśnie. Bo w tej skrzyni biegów tak samo. Oni to robili i coś jest nie tak. Bo jak w grudniu robili, a jest wyciek, no to coś jest nie tak, nie? Dobra. Papier wszystko przyjmie. A propos tych hamulców, no. W tym E91, no to z tyłu są do wymiany tarcze i klocki. Po prostu. Klocki, tarcze, tył? Tak. Tył. Dobra? Tak. Tylko jeszcze win, żebyś mi pospisywał? Tak, no to zaraz. W tym X-ie no ma... Tarcze ma faktycznie na wykończeniu, ale jeszcze ma trochę klocka. I teraz pytanie, czy dojedzie sobie te klocki, czy już chce to robić. Nie wiem, czy... Ale tył czy przód? Przód. No tył też tak naprawdę, ale tył lepsze ma tarcze. A z przodu ma bardzo duży ran. Nawet tu widzę, ma zapisane na karcie, czy klocki są dobre. No ale tarcze to ma do wymiany i pytanie, czy dojedzie na tym, czy coś mu się dzieje takiego za autem, że na przykład jakieś dźwięki czy coś. To spisz mi w ogóle samochodach win, a ja zadzwonię do klientów i porozmawiam. Jak coś będziesz miał podnośnik, na podnośniku możesz te rzeczy robić. O, bo tak.
to wjadę ci którymś, którym tam by ci pasowało na dzień dobry. Bo jest w obu jeszcze serwisy, tak? Ja w obu serwisy olejowe. No to pierwszym lepszym ci wjadę, a wujek zabierze się za silniki. Dobra. Nie? A, no i dobra. No, dobra. Sebuś, proszę bardzo. Oryginalny przewodzik. No ja to szanuję. No i wycieku nie będzie, bo tamto zrobiłeś, tak? Tak, wszystko jest zrobione. A reszta to wiadomo, opony do wymiany i tak dalej, ja do klienta zadzwonię. I już, no. Gotowy. No dobrze, czyli operacja się udała. Pani będzie zadowolona, więc idę do biura. Kurde, mam telefonów do wykonania od groma, także. Co zrobić? Co zrobić? Nie będziesz latał między podnośnikami, będziesz miał zajęcia. Dzisiaj macie tej... jak to? Pieniężnej? Jak to się mówi? Matki Boskiej Pieniężnej. O właśnie, więc trzeba podzwonić. Dokładnie, dlatego też i my wszyscy troszkę na podwyższonych obrotach pracujemy. Nie? No Sebuś, to już widzę, tam benzynę pije. No. Normalnie wziął chlub, nosę benzynkę. No zobaczcie, zamiast Johnny Walkera. No dobra. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co jest. Tak jest. Co tam, Kamil, patrzysz? Klucz, bo odłączyłem cetka i muszę zamknąć sobie bagażnik. A ty już sobie skończyłeś, tak? Tak. No to ja ci zaraz zamieniam, wjeżdżam jedyneczką na hamulce, nie? A ty, Kamil, co chcesz na serwis? No, X. Masz wybór. No tak, puszczę olej i w międzyczasie się uzgodni, co z tymi hamulcami. Dokładnie, dokładnie. No dobra, to wjeżdżam, przestawiam. Dobra. Numer obecnie jest zajęty. No dobra, podzwonimy do następnego pana. Halo? Dzień dobry, Adam Kunt się kłania. Witam, witam. W sprawie autka, tak. Amortyzatory zrobione, wymienione. No i wyciek paliwa był, powiem tak. Musieliśmy nawet zbiornik opuszczać, bo tam po prostu, tak. Przewód jeden musieliśmy z ASO zamówić, on 220 zł kosztuje, ale to zrobiliśmy. Ja nawet nie dzwoniłem, bo i tak wyciek był, no. Dobra. Elastyczny, tam kawałek miedzianego, bo był skorodowany ten taki, który ten, no, z 8 opasek poszło. I teraz tak, wie pan co, odnośnie teraz drgań, pan ma opony w ogóle z 2008 roku. Stare, nie? I te opony raz, że są twarde, dwa, każda opona jest też różnie ścięta. I nawet ta geometria, którą niby tam mieliśmy, byliśmy reklamacyjnie zrobić, nie robiliśmy, dlatego że trzeba wymienić opony. I ja nawet po tych amortyzatorach nie będę robił geometrii, bo szkoda tak naprawdę kasy na to, więc to niech się też ułoży. I jak pan wymieni opony, to wtedy zrobimy tą geometrię. O, i tyle. No dobra, to już pójdą letnie w takim razie. No. Tak, dokładnie. I teraz odnośnie jeszcze tego kopcenia na zimnym, Ja bym proponował dolać do zbiornika ten nasz środek do czyszczenia paliwa. I pan sobie pojeździ, bo rzeczywiście on tam tak chodzi, jakby gdzieś tam właśnie może wtryski są troszeczkę przybrudzone czy coś. I tyle. Ale to już ten środek, to jak pan przyjedzie, to tam po prostu na miejscu, nie? I już to pan sobie albo weźmie, sam doleje, albo jak, no. I tyle. I to... No to dobrze, to możecie dolać też od razu. Bo ile tam pan ma tego paliwa, jakby co? Nie pamiętam. W tej chwili w baku? No. Troszkę mniej niż pół baku jest. No to dobrze, to można dolać, bo tu jest duży zbiornik 90 litrów, więc będzie idealnie, nawet lepiej, że będzie tak stężony. Dobra, to ja zaraz to doleję i zaraz SMS-ka przyślemy, bo w takim razie muszę tu zrobić ten. Dobra, ile tam pieniędzy? I generalnie gotowy do odbioru, no. Super. Dobrze, dzisiaj odbiorę. Dzięki dobra, bardzo. Dziękuję. Dzięki. Dobra, Ania, to weź tutaj, dolicz tego datacola, ja idę dolać i można SMS-ka wysyłać, nie? Dobra, dzwonię teraz do pani. Dzień dobry. No dzień dobry, dzień dobry. Chciałem zameldować, że operacja się udała, autko jest gotowe do odbioru. Jak tylko zobaczyłam, że pan dzwoni, mówię, jest, udało się. Raczej jakby pan mi to przełożył na przyszły tydzień, to pewnie by była cisza. Super, i udało się wszystko zrobić. Obydwa pan wymienił. Wymieniliśmy obydwa te stalowe od... Tak. No praktycznie tak, to co było skorodowane. Wymieniliśmy też elastyczne, jest też płyn hamulcowy wymieniony i auto gotowe do odbioru. 1030 zł wszystko wyszło. O. 1030 zł i dzisiaj jesteście do 17. Tak, tak jest i można przyjeżdżać, zabierać. Dobrze, to zobaczę, albo ja, albo siostrę podeślę po auto. Dobra. Żeby jeszcze dzisiaj odebrać. 1030 zł. Tak dobrze, jest. Bardzo dziękuję, do zobaczenia, dziękuję. No, do zobaczenia, dziękuję. Halo? Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie autka. Witam. Odnośnie tego oporu to jeszcze nie wiem, ale w każdym razie przednie tarcze to są na 100% do wymiany, bo są już poza normą.
dobra. I teraz tak, byśmy założyli Brembo po 350 zł. A klocki założę panu takie ceramiczne za 450, z tym, że autko będzie pod koniec dnia, bo te klocki po prostu dojadą na 15.15 do mnie. Także nie ma tak. Sprawy. Także dobra, tak. Dobra. A resztę będę na bieżąco dam znać. Z tyłu klocki jeszcze są, śmiało można jeszcze na nich pojeździć, także tak. I na tarczę. Aha, bo tam jeszcze olej, nie? Tak, no to właśnie robimy. W międzyczasie przejrzeliśmy, zamówię te części i po prostu jak przyjadą, to będziemy dalej działać. A jak pan mógł tam jeszcze zerknąć na zawieszenie? Tak, tak. To jeszcze zobaczę. Ja pamiętam. Ja tylko dzwonię od razu na gorąco z tymi tymi, nie? I tyle. Super, super. Dobra. Żeby nie były takie, wie pan, ostatnie, nie? No ja wiem, żeby panu nie puchło, bo pan lubi tam sobie pohamować. No, dokładnie. Super. Dobra. Dziękuję bardzo. Dobra, dobra. Pozdrawiam. Dobrze, Kamil, pan się zdecydował na te tarcze klocki przód. Jakieś tam takie lepsze, zamówiłem już, tylko one będą po 15, więc autem wyjedziemy i wjedziemy następnym na jakiś przegląd. Tutaj jeszcze sprawdźmy zawieszenie, nie? Jak już będziesz jak będziesz gotowy, to mnie wołaj, a ja dzwonię w sprawie następnego auta. Dobra. Dzień dobry, dzień dobry. Się. Ja dzwonię w sprawie tej E91. Wie pan co, tam z tyłu to są do wymiany klocki i tarcze. One jakieś nie są tam drogie, 300 zł komplet tarcz, 140 klocki i czujnik, no i wymiana, tak? Podejrzewam, że jest zgoda. No dobra, dobra, to robimy. No oczywiście płyn hamulcowy, sprawdzenie, tam jeszcze auta coś zrobimy i serwis olejowy, nie? No, proszę tam zerknąć, bo ja szczerze powiedziawszy nie za bardzo zaglądam tam, czy czasem to się nie kwalifikuje oprócz tego do wymiany. Dobra, na bieżąco dam znać. To się dzieje. Super. Dziękuję bardzo. Jak tam zawieszenie właśnie? Luzów jakoś nie czuję, ale tutaj poduszka Niwo mi się nie podoba. Po pierwsze już nie ma w ogóle w niej powietrza. A poza tym widać już te takie przetarcia na tym zgięciu. Kurczę, to warto byłoby to zrobić. Ja nie zwróciłem uwagi. I to z prawej strony właśnie jest, nie? A ta jak wygląda? Ta wygląda bardzo ładnie. Ja nie zwróciłem uwagi, jak on stał, nie? Ale bo możliwe, że jak po odpaleniu on się napompuje i trzyma w czasie jazdy. Chwilę postoi i spuszcza. Nie? No właśnie, może on o tym nie wiedzieć, no a później będzie on... Nie, no a dobra. A to szkoda, bo to potem i kompresor czy coś innego może pójść. Dobra, to ja to sprawdzę, a mówisz, z przodu nic nie czujesz, żeby ten... To nie ja nie się czuję. Też będę musiał mi przejechać, co tam ewentualnie... No, a coś zgłaszał klient, że coś czuje? Że coś jakoś źle odbija kierownica. Gdzieś tam po przekręceniu w którąś stronę, nie? Okay. I tyle. Dobra, trzymaj, ja zobaczę po swojemu. Nie, żadnych oporów nie czuję, wiesz? Zobaczmy z drugiej strony. Nie, no wszystko wiesz. To X-Drive w ogóle. Nie, no wszystko ładnie wychodzi, wiesz? Dobra, to słuchaj, zjeżdżamy nim i wstawiam ci E91. Pan na hamulce się zdecydował, hamulce są dostępne od ręki, więc tamtego możesz od razu robić full. No, dobra. Już, nie? Czyli olej i hamulce tył. Tak, i płyn hamulcowy, i nie? I płyn hamulcowy, dobra. No, dobra, to ja idę zamawiać. Dobra. Prace porozdzielane między mechanikami, słuchajcie, a ja tutaj mam do diagnostyki siódemeczkę z dieselkiem. No tutaj jest problem tego typu, że samochód bardzo źle pracuje. Po uruchomieniu na zimno, nawet przy takiej temperaturze, no tu wyrzuca oczywiście świecę na którymś cylindrze i świeca podobno jest naderwana. W każdym razie zrobiliśmy wczoraj diagnostykę i oprócz tego wyrzuca któryś tam nierówną pracę na którymś tam wtrysku. Więc zrobię najpierw diagnostykę i zrobię podgląd wtrysków po odpaleniu, bo na rozgrzanym wszystko było w porządku, a być może, że po odpaleniu rzeczywiście któryś się przycina wtrysk i źle pracuje. Także robię diagnostykę, zobaczycie sobie wszystko. No dobrze, wszedłem w funkcję podglądu wtrysków. Odpalam. Rzeczywiście bardzo nieładnie pracuje. Wchodzimy dalej. Ale bardzo nieładnie pracuje, kurde. Szczerze. No i zobaczcie sobie, szósty cylinder, wtrysk na szóstym cylindrze. Szczerze, jest no masakra. Czyli szósty wtrysk i... Do wymiany jest szósty wtrysk i kurczę, do wyciągnięcia
świeca na czwartym cylindrze. No dobra, niech chwilę pochodzi, pojadę na próbę, zobaczę jak to wszystko działa. Siódemeczka pochodziła jakieś 10 minut na wolnych obrotach. No i wtryk zaczął pracować prawidłowo. Jestem teraz na jeździe testowej, zobaczymy jak ten samochód jeździ. No przyspiesza normalnie, tutaj jeszcze był błąd DPF-u, ale błąd DPF-u może być właśnie też spowodowany tą złą pracą wtrysku. Tak więc przejadę się i wrócę z jazdy testowej, zadzwonię do właściciela pojazdu i ustalę zakres prac. Kamiś, robimy dzisiaj jakąś imprezę czy coś? Ty, no bo o północy przyjedzie Lora i przywozi Alpinę B5S z Niemiec na remont silnika. My nie wyjdziemy do zimy z tych remontów. Ktoś ci musi zaległe drinki postawić za ten wieczór, że nie możesz się napić. Tak jest. Normalnie napić się w piątek nie mogę, słuchajcie. Kurde. Dzień dobry, dzień dobry. No, tu zrobiłem diagnostykę też na zimno i tak dalej. Tu po prostu jest do wymiany na dzień dobry wtrysk na szóstym cylindrze. Ta nierówna praca rano to jest spowodowana tym wtryskiem. To nie jest spowodowane tą uszkodzoną świecą. Aczkolwiek tą świecę będzie trzeba tam kiedyś się umówić. Na pewno tej świecy panu nie zrobię teraz, tak na, żeby na szybko, ale z tym można jeździć. Wtrysk jestem panu w stanie ogarnąć w poniedziałek. Wtrysk, no niestety, wtrysk niestety kosztuje 1150 zł, wymiana 250. Jeżeli wszystko pójdzie gładko. Jeżeli nie, to ja muszę zamówić takiego pana, który wyjmuje nam wtryski, no to jakiś tam dodatkowy koszt będzie. I tyle. Rozumiem. W każdym razie jak ten wtrysk zrobię, to zobaczę też jak ten samochód jeździ i tak dalej, bo on przez ten wtrysk może też słabiej jeździć, nie? I tyle. Bo no powiem panu tak, on tak do 3,5 tysiąca ciągnie, a później tak jakby mu brakowało energii. No bo to może system też odłączać, wie pan, to po prostu musi wszystko współgrać. I w każdym razie jak założę ten wtrysk, to ja pojeżdżę i zobaczę jak reszta chodzi. Bo reszta też tam jakieś te korekcje ma inne, ale to może być spowodowane tym zepsutym wtryskiem, dlatego że system wyrównuje pracę silnika, nie? I na pewno to trzeba, to od ręki, bo powiem, ten wtrysk, no to jest niebezpieczna sprawa, nie? Także tak. No to fajnie, że da się, że się uda. To że tyle. Ma tam pan no. Na te zawieszenie coś tam patrzył? Jak będę miał możliwość wjechać na podnośnik, bo tu mamy naprawdę po same pomidory, no. Powiem panu, że tam coś z przodu, coś puka, ja jeżdżę po tych wszystkich tak zwanych stacjach kontroli pojazdów, oni tam nic nie mogą wykryć i na tych szarpakach i różnie, ale ja mam wrażenie, że coś tam puka, chyba że jestem przewrażliwiony, no. Dobra, zróbmy tak, ja zamawiam ten wtrysk, w poniedziałek go tam wymienię, zobaczę też jak będzie chwila, wjadę jeszcze na ten podnośnik i dam panu znać. I tyle. Dobra. To w kontakcie. Dobra. Dzięki. Dobra, w kontakcie, dzięki. On widział po prostu poziom oleju O. I myślał, że to jest zero. Myślę, że to jest poziom oleju zero. Bo powiem ci, że Kamil to już tutaj był tak zestresowany. Wiesz, bo Kamil robił ten serwis, a ten pan po prostu, wiesz, no tak jest, no po prostu nie wiedział jak tu patrzeć, i on zdenerwowany do mnie zadzwonił. Pytam się, gdzie on jest, bo ja już byłem gotowy wsiąść w samochód i do niego jechać, ale się spytałem go, czy konewka nie wyskoczyła. Mówi, że nie. Ja mówię, dobra, gdzie pan jest? Błonie. Mówię, dobra, dzwonię do Pawła, cię poproszę, nie? I tyle. Dzięki, dzięki, bo to kurde, tak, wiesz. Uspokoił się i tak mówi, o kurczę, ale gapa ze mnie, teraz będą śmiechy ze mnie. Mówię, nie, no proszę się nie przejmować takimi rzeczami. Najważniejsze, że wszystko jest w porządku. No dobra. Ja się z nim pogadałem i wiesz, zadowolony pojechał. Także mówię, zadzwonię do ciebie, żebyś się nie martwił. No dobra, to gdzie... Raczej on też do mnie dzwonił, ale ja już mówię, zadzwonię do ciebie, bo to wiesz. On też mógł. Głupio nawet byłem, mówię, dobra, pan się nie przejmuje, tak, no tak, takie jest życie. Mówię, no. Dokładnie mu tak powiedziałem, żeby się nie przejmował to. A Kamil to zestresowany, powiem ci, taki był. No ale wiesz, jak coś, wiesz jak to jest, człowiek się też później zastanawia, czy czegoś nie odpierdzieliłeś, nie? Tak, jak się robi coś, wiesz, odruchowo i czasem potem, okej. To tak jak wychodzi, ja czasem z domu wychodzę, słuchaj, i tak jestem w samochodzie, mówię, kurde, zamknąłem drzwi czy nie? No, dokładnie. Zamykam coś odruchowo. Ja też nieraz już wchodzę do domu, zamykam drzwi za sobą i tak już wiesz, już pierwsze nogę stawiam na schody i tak, kurde, jednak się wrócę z tą. No tak, to tak właśnie jest, nie? Dokładnie. No dobra, Paweł, to dzięki za pomoc i ten, to wszystkiego dobrego, pa. Nie ma sprawy, dzięki, cześć. No, Kamil, także kamień z serca, co? No pewnie. Tak. A zaraz, jak... Tak jest. Słuchajcie, tutaj Kamil dostanie w międzyczasie piękny samochód do wymiany akumulator. Jaki to samochód, Kamil?
M3 E46. No elegancko, to idziemy. Otworzył się. On nie ma siły już kręcić, wiesz, ten akumulator jest tak słaby, no. No, a tu po prostu widzę, że już było się dobierane kilka razy. No, także tak. Dobra, co my wymieni, wtedy zrobimy serwisik, nie? Mastka. Słuchajcie, właśnie przyjechała lawetka po M5, no, którą znacie z odcinków, w której były złote panewki, że tak powiem. Pan po prostu jest tak bardzo zapracowany, że przysłał lawetę, także wjeżdżamy na lawetę i samochód wraca do właściciela. No to gwizdze to suszarka, także się tam nie denerwujcie. Dobra, przekazuję klucze. Dobra, na razie, hej. Na razie. No dobra, trochę więcej miejsca na placu. I co, Kamil, to wjeżdżamy M3? Tak, od razu? Tylko kluczyk odwiesiłem. Dobra, to idę po kluczyki wjeżdżam. Dobra. Kurde, działa, Kamil? Nie wiem, ja otwierałem z kluczyka. Poczekaj. O kurde, może nie działać, wiesz? Dobra, patrzymy. A jest zero. Proszę bardzo. To wjeżdżamy na serwis. Japonia. Akumulator też jeszcze japoński. No właśnie, bo coś tu mówi do mnie po japońsku. Mówi, no. Anjin-san. Anjin-san, tak jest. Dobra, lecimy. I co, jak tam wygląda Kamil? Nie świeciłem. O, jakiś brokacik delikatny jest. Świeci, zobaczymy jak filtry. Ty taki brokacik, to wiesz, to jest jeszcze ten najważniejszy, żeby nie było tych. Może niech spłynie jeszcze. Ale ten filtr to stary jest. Moim zdaniem to jest stary truch. Bo zobacz jak on wygląda. Nie ma jakichś tam opiłków. Mm. Nie, no takich nie. Ale ma. Jest taki sprężysty, nie jest tak, taki, nie ma wiesz, ten. No. O tam jakieś, ale to są takie tam ten. Nie. No, osad. Tak. Nic więcej. No dobra, Kamil. Trochę jeszcze spłynie ten olej. Spłynie, weź próbkę od razu, jak spuścisz, nie? I zobaczymy, tak? No dobra. Paweł, słuchaj, mam do ciebie taki szybki temat. E61 tam stoi, dwie żaróweczki do wymiany. I pojadę nim na próbę i odblokuję samochód czerwony, żebyś wjechał jeszcze tą ostatnią rzecz, zajrzał, co tam sobie klient życzył, dobra? Dobra, czyli jest na kanale E61. Nie, stoi na dworzu. A, dobra. Ale to sobie ogarniesz. Ring, czyli lampa do wyjęcia i z tyłu któryś stop, nie? Jak coś, to wymień po prostu. A, właśnie, bo chyba żarówek do stopu już nie ma. Zaraz zamówię. Dwie żarówki zostały z tego serii. Dobra. Ten T21W, nie? No, ogarniemy. Tutaj, Kamil, rozmawiałem z właścicielem M-ki. Przód lewy, pan mówi, ale pan mówi, że sobie sam diagnozował w jakimś tam neogarasz. No to więc sprawdzimy. Sprawdź, to, żeby nie było. I odnośnie tego, łącznika elastycznego, to się pan zgodził, robimy. Tylko, że to w poniedziałek będzie, więc na spokojnie, nie? No i tyle, tak naprawdę. Dobra. Co tutaj, Paweł? Nie chciała żarówka zadziałać? Przykład tego, jak prace potrafią się rozciągać w czasie, bo mieliśmy tylko wymienić żarówkę. Prosta sprawa, tak? 5 minut.
A tam gryzonie widzę. Okazało się, że no teraz ta żarówka świeci po tym, jak poruszyłem kablami. Ale o. Postaram się poruszyć. O, proszę okay. Bardzo. Dobra. Mamy tam jakieś zwarcie. Coś, o, zobacz. Coś tam się dzieje niestety. Albo słaby styk, albo zwarcie. Nie, mi się wydaje, że zwarcie, bo to wygląda na gryzonie, nie? Więc pytanie też, czy jeżeli mieliśmy tutaj zwarcie, to czy już moduł po prostu świateł też nie poległ. Dobra, Paweł, zrób tak, żeby to świeciło, a pan, bo pan przyjechał tak naprawdę na sprawdzenie auta, nie? Tak, no ale to jako taka ciekawostka, że miało być 5 minut, a będzie być może 5 godzin. Dokładnie. Czasem tak się zdarza. Co tam, Kamiś? Nie można zamieniać. Dobrze. Słyszysz rozrząd? Mm. No. No słychać. Na razie pan się nie zdecydował. Stwierdził, że sprzedaje samochód. Także tak, będę musiał delikatnie pojechać, dotrzeć te klocki, żeby mi się przez przypadek nie zerwał łańcuch. Nie? Mm. No dobra, Kamiś, to co? To zamieniamy. To zamieniamy samochody, M-ką wyjeżdżamy, wstawiam ci tutaj. Tak. I poduszkę Niwo robimy, pan się zdecydował. No. No dobra. Sebuś, przejechałem się tą jedynką z tym rzężącym rozrządem i wróciłem w całości, także... A myślałem, że kupię. Wrócisz no, na lawecie. Ale ten błąd też zniknął od tego, jak odłączyłeś tą żaluzję. Słuchajcie, a Sebuś tu poprawia skrzynkę rozdzielczą. Troszeczkę się zestresował chłopak, bo coś tam nam, coś nie pykło. No. No ale takie życie, nie? I co tam Sebuś znalazłeś w skrzynce? Wiesz co, jest taki ślimaczek, którego nawet nie rozbierałem, który zapina napęd. Po prostu stanął. Dębowo. Tak. I silniczek nie miał siły go przestawić. Zgadza się. No dobra, no życie. Życie. Wiemy, że znalezione i można coś zrobić. Zobaczymy. Czy teraz będzie działał? I co, leciutko? O kurde. I co, leciutko się kręci, no. Tak? I tak ma chodzić? Mhm. No dobra, a w drugą jak kręciłeś? A, jest. A, widzisz. O. No dobra, no to zobaczymy, nie? Jak poszła inicjalizacja? No. Było słychać, że się ustawia, już nie było takiego... Nie było grzechotania, tylko... Tak, nie, tylko normalnie było słychać, że się ustawia. No i w trakcie jeszcze, tak? Musi się pomierzyć jakieś parametry i tyle. I no to, zobaczymy. No to gites. Bo wiesz, Sebuś, myśmy z Kamilem pojechali na próbę i to działało. Jak dojeżdżaliśmy praktycznie do warsztatu, wywaliło nam wszystko. Kamil zrobił procedury, niby wszystko cacy, wyjechaliśmy już później koniec. Już wtedy robił trrr. Wiesz i... Się blokował po prostu ten czujnik przeciążeniowy, odłączał go. No tak, no dobra, no to powinno być cacy, nie? Pojedziemy, Kamil, na próbę i zobaczymy, tak? No. I co tam, Sebuś? Pompujesz Niwo? Granitaria. No dobra, no. To już będziemy w poniedziałek testować. Widzę, Kamil, że klocki przyjechały do twojego auta, które robisz, ale to też w poniedziałek będziemy docierać. A tak wygodnie było. A tak wygodnie było, nie w biurze, cieplutko. To zamiana. Ja skończyłem, to teraz ja mogę odpocząć. Dobra. No dobra, słuchajcie, widzimy się w poniedziałek w dalszej części odcinka, a tymczasem no, do poniedziałku. No, do poniedziałku. Tak jest. No, Alpinka przyjechała. No przyjechała, ale nawet odpala. No zobaczymy, wiesz co, chwilę pochodziła i tam niby jakiś dymek był. Ja mam wszystkie zdjęcia w mailu, ale ona też jest chyba za miesiąc czy co do tygodnia umówiona, więc teraz nie będziemy się zajmować. Tą siódemeczkę fajnie było, jakbyś poskładał i dzisiaj wyjechał, bo może się Maszko... No taki jest plan, żeby to przyprowadzi, żeby dzisiaj to uruchomić. Tego CS-a, nie? I tyle, no. Nie skaczę z radości, ale... No ale trzeba dokończyć ten temat, damy nie? Radę. Czerwona pojechała na lawecie, dwóch kolegów odebrało i tyle, nie? No i fajnie, no w sumie no. Ten CS to zaraz po czerwonym taki tasiemiec. Tasiemiec, właśnie, zakończmy już te tasiemce i róbmy szybsze tematy. No dobra, Kamil, słuchaj, a ja mam plan taki, tak, wtrysk wymienić, założyć zespoły regulacyjne i później weźmiemy się za te wszystkie te inne samochody. Sebastianowi rozrząd wrzucamy. Dwójka tak, chyba maglownica. Tym M61, tak? Tak, zespoły regulacyjne M52. Dobra.
No i tyle. No. I później tam to zawieszenie gwintowane. No. Dobra, smaczne. Dobra, 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 dobra. Cześć Sebuś. Cześć. Słuchaj, wprowadzę ci M-kę, nie? To byś wymienił ten łącznik elastyczny, co? No. A do wujka Kamil jest E60 na maglownicę, ale tam jest jeszcze problem jakiś z szarpaniem na zimnym. Wycieki płynu, to już wujek jak będzie robił maglownicę, to ten. To zrób najpierw diagnostykę, nie? Dobra. Także wujek, twoja ulubiona robota będzie? Siemka? Siemka? Maglownica. Maglownica, tak. Dobrze. Tylko sprawdzimy, bo wiesz co, jest taki numer, że jeżeli jest to maglownica bez tego serwotronika, to taką maglownicę mam nową na półce, 5 lat już leży. No, najprostszy temat, akurat się przyda. I to wiesz, bo to jest taki temat mega rzadki, nie? Ale taką maglownicę mam, więc a jeżeli jest serwo, no to zdejmuj, pojadę po zestaw, no, po zestaw będziemy, nie? Robić. Naprawczy. Dobra. Słuchaj Kamil, tak, Alpinę przestawimy i wjeżdżamy tym samochodem na... O, jest Alpinka, zobaczcie. I panna wtrysk 7, jaki tam był numer? Pamiętasz? Wtrysk jest. Nówka sztuka nieśmigana, proszę bardzo. Wtrysk jest. Dobra, idę sprawdzić tylko numer auta i przestawiamy. Dobra. Dobra, jest Alpinka. Alpinkę przestawimy tutaj. Wjedziemy tym, poszukamy Kamil... maglownicy, słuchajcie, okazała się maglownica bez serwotronika i taką maglownicę mam na magazynie, która, ta maglownica leży z 5-6 lat, słuchajcie, nówka sztuka nieśmigana, także panu się fartnęło, będzie miał w bardzo dobrej cenie nową maglownicę. No, ja to szanuję. No i zobaczymy, jak ten odpali, nie? No. Kurde, bo tu jest kulejący wtrysk. Także tak, Kamil. Szósty, pamiętaj. Mhm. Jezu. Silnik chce wyskoczyć z ramy. Wjeżdżamy, Kamil. Raz, dwa, otwiera. Wujek, zobacz. Ona chyba jest zakonserwowana, wiesz? Także tak. Znaczy, słuchajcie, to nie jest taka nówka nieśmigana, tylko po prostu fabrycznie regenerowana. Tu nawet chyba drążki były wykręcane, bo myśmy tą maglownicę próbowali zaadaptować do różnych samochodów, bo ja nie mogłem przeżyć, że gdzieś tam kupiłem, kurde, i ona nie poszła, wiesz. Za grube pieniądze. Za grube pieniądze, ja szczerze nie pamiętam, ile to wtedy kosztowało, ale to jest nieważne. Ja się cieszę się, że pozbędę się tego towaru, nie? Trzeba jeszcze zobaczyć. Ten drążek jest na pewno sprawny, bo to jest od niego. Tu nie wiem, czemu to było wykręcane. Nie pamiętam. W każdym razie sama maglownica jest w porządku, nie? No dobra. No jest to E60, nie? Na pewno. Tak wygląda. No. Tak, tak, tak. To jest to. I kurde, powiem ci, tyle czasu czekałem, żeby trafić maglownicę bez serwotronika. No aż to jest niewiarygodne. Co? Przynajmniej szybko pójdzie wymiana. Aczkolwiek trzeba zobaczyć te drążki. Tu jeszcze sprawdź, wujek, zawieszenie, nie? No dobra, to tyle. Wujek, pan się zdecydował, także wymieniamy też te poduszki silnika i wymieniamy też uszczelkę miski i od razu olej wymienimy. A, czyli... Także od razu odpuść. Czyli jedziemy na grubo. Jedziemy na grubo. No pff, wiesz, wytłumaczyłem panu, że tak naprawdę jak to wszystko opuścić, to jest nóżkę przyłożyć, nie? Sprawdzę, jaki olej, bo prosił, żeby wlać mi taki olej, jak tu ma. A, ma Valvoline'a 5W50. O. No i dobra, to takiego wlejemy i już zamawiam w takim razie. I co, Sebuś, zdejmujesz wydech, tak? No bo tutaj inaczej się nie da. No. Raz przyjemnie się robi. No, bo się wszystko ładnie odkręca, nie? O. No dobra, słuchaj, ja jadę tym po skrzynce rozdzielczej. Przejadę się, jak będzie wszystko w porządku, zaprowadzam do Bosty samochód już, nie? Będzie dobrze. No. Nie, no też tak uważam, że będzie dobrze, tym bardziej, że wam wszystkie poszły te inicjalizacje, nie? No i gitarka, odpalamy. No dobrze, odpalił. Błędami nie sypną, więc jadę na próbę.
Wracam z jazdy kontrolnej. Skrzynka działa poprawnie, nie ma żadnych szarpnięć, nie słychać też charakterystycznego wycia złożysk. Żadnym błędem nie sypnęło, więc odstawiam samochód na geometrię. No i Sebuś, skrzynka działa perfekcyjnie. Także no, i ja to szanuję. A ty, widzę, już tutaj jesteś bliziutko? No. O kurde, powiem ci, że nieźle to popękane jest. Tak naprawdę. Emka. Emka, o tutaj. No. Ale chyba raczej ze starości. Ze starości, tak. No bo to tak, wiesz. Parę strzałów pewnie dostała, nie? No na pewno, no. Do tego stworzona. Tak jest. Wujek, rozmawiamy z panem od 750 w Longu. No. Tam co tak nieładnie olej wyglądał. No. Obróciło panewkę. Zaczął źle chodzić na czwartym cylindrze. I prawdopodobnie na czwartym cylindrze, słuchaj, ten. No taka sytuacja, no. No, no trochę wkurzony zadzwonił, w ogóle napisał, wiesz, dlatego zadzwoniłem. Bo napisał wiadomość, że to trochę tam, wiesz, jest rozczarowany, ale generalnie powiedział, że chciał się wyżalić, bo pretensji nie ma, no. No, no, ta, no powiedziałem, że ten to jest najgorsze silniki, no kurde, najgorsze silniki, aż też mi jest go szkoda, powiem ci. Dokładnie, a no jeżeli, no to jest dowód na to, że jeżeli cokolwiek się pokazuje w oleju, no to... No, no tak to jest. Przykra sprawa, nie? Przykra, przykra. No ale co, no to też auto kupione, wiesz, na handel, coś tam, nie, dobra, nawet nie chce mi się gadać. No ale są mi dobre wieści, no. No. Ja widzę, tutaj Alpinka stoi. Alpinka stoi, tak jest. I chyba, wiesz co, z tego co pan tam opisał, to moim zdaniem kompresor po prostu na... to jest ten, ta wadliwa seria kompresorów, co Alpina się tam przyznała, nie? No ale dobra, tym zajmiemy się później, nie? Sebastian zrobił emeczkę, wymienił ten łącznik, a tutaj właśnie bierze się za wymianę rozrządu N20. Proszę, no. Zobaczmy. Czynię honory. Czynię honory. O! Zobaczcie. O, o, łańcuch luźny. No dobrze, to co? To działaj, nie? Także tak. Kurde. A my, słuchajcie, z Partyzanta trzeci samochód robimy. Ktoś przyjechał, w internecie przeczytał. Nawet tego nie zdążyłem nagrać, słuchajcie, bo Kamil wymienił wtrysk i cały czas gania tylko z komputerami. No, no tak to przed jest. Przed świętami. Przed świętami, dokładnie, na jajeczko. O, słyszę, Kamil, że odpaliłeś. Tak. No i jak chodzą wtryski? Jest lepiej? No jest lepiej. To słuchaj, to go poskładaj, ja go potestuję i zobaczymy jutro rano, jak on będzie działał. Aha. Okej? Okay? I dostaniesz B47 na klapki kolektora. Dobra, B? Bo B. Bo... A nie B, tam jest N, sorry. Właśnie tak. No tak, bo B nie ma, słuchajcie. B, jeszcze N47, ten, w którym się wymienia listwę z klapkami, nie? Bo sprawdzałem. A na Wanoszy wjedziemy po prostu później, bo to jest jakaś tam zaległa robota. I tyle. Do tego samochodu, co przyjąłeś, z wyciekami zamówiłem ci. Dobra. To co, panowie, idziemy na obiadek? Tak. Co mówisz, Kamil? Zegar ci się przestawił, czy jakoś? Tak, no tam była, wiesz, 12, no tam byłem przekonany, że jest taka godzina. I tutaj wchodzę tutaj na halę, a pytają się chłopaki, czy idę jeść. Patrzę tu na zegarek, kurde, ty, faktycznie. A przez ten czas i tak te roboty nie zrobiłeś, której no, miałeś, tylko no jakieś są, tylko, trzy diagnostyki tylko grube. Tylko ten wtrysk tak naprawdę wymieniłem i tyle. No ile to roboty tam. A Paweł wyszedł i stwierdził, że co? No, że coraz więcej rejestracji niemieckich tutaj na placu. Jest niedługo chyba będzie więcej niż polskich. Taka no właśnie. Germanizacja nas tutaj ogarnia powoli. Dokładnie, no. Się bać. Grupowe szkolenie z niemieckiego musimy no sobie zrobić. Ja nie wiem, czy języka nie zmienimy. No. Nie wiem, ja znam tylko Paweł butem w mordę. No. I laska pusta i kwas. Dobra, idziemy jeść. Widzę, że dotarły. Poduszeczki, wujek? Tak. No i elegancko, miseczka już ogarnięta. Olej ci tam dałem. Jak Sebuś, ten rozrząd wyjąłeś, czy nie? Jeszcze nie. Jeszcze nie, na spokojnie. No dobrze. Proszę, Kamil.
klapeczki. Super. A ja jadę sprawdzić tego po wtrysku, oczywiście na stację benzynową od razu, nie? No, możesz tam jeszcze zwrócić uwagę, bo wiem, że było zapisane na karcie, że on dymił też, nie? No to zobaczę. No, to na pewno. Tak jak się przejadę, zobaczę, nie? No. Paweł? Słuchaj, CS przyjedzie w środę. Przedłużyła się naprawa. No to płakać nie będziemy, bo akurat tego się już na gotowo skończy. No tak, widzę tu wszystko, osuszasz? Tak, osuszamy wszystko, bo jeszcze w skrzynce rozdzielczej tam znalazłem trochę wody w kostkach, więc suszymy. Zaglądam jeszcze do sterowników tam, bo myślałem, że to suszenie będzie najpilniejsze wewnątrz samochodu. Okazuje się, że w tej skrzynce też ta woda była. Myślałem, że na samym spodzie, bo po tym ślady by świadczyły, ale dmuchałem teraz kostki i kostka, która jest na samym szczycie tej skrzynki, też miała w sobie wodę, więc no to mogło być tam po prostu do pełna zatankowane. No tak. No dobra. No, Sebuś, no powiem ci, że łańcuch to luźny, luźny. Żartownić. Przy poniedziałku. No tak. Dobry humor mam. No, to dobrze. Ja też mam dobry humor, bo jadę M3 E46. Zobaczyć, jak ten łączniczek tam działa. Na mokrej namierzchni. Na mokrej, tak, zobaczymy. No. Emeczka niech się najpierw rozgrzeje. Kosteczki pokazują, że do 5,5 tysiąca można kręcić, ale ja i tak powyżej 3000 nie będę wciskał. Jestem zwolennikiem takiego rozgrzewania maksymalnie do 3,5 tysiąca. Jak już te kosteczki sobie znikną, drgnie trochę wskazówka temperatury oleju, wtedy sobie trochę pocisnę i zobaczymy, jak na łopatkach zmienia biegi, czy są te szarpnięcia, takie uderzenia charakterystyczne przez ten luz, który był. Chcę wam powiedzieć, że no tutaj w tej M3 jest wskaźnik temperatury cieczy i wskaźnik temperatury oleju. Oczywiście temperatury oleju, wskaźnik jest we wszystkich M-kach, ale w tych nowszych M-kach nie ma wskaźnika temperatury cieczy, także no starsza motoryzacja była dla prawdziwych petroheadów, że tak powiem. No olej troszeczkę drgnął, więc tam jakieś 60 stopni jest. Jakieś 60 stopni jest. W każdym razie ja tutaj nie będę jakoś nie wiadomo jak jeździł, ale zobaczymy. O, 3,5 tysiąca. Zobaczymy, jak zmieni bieg bez odpuszczania gazu. Kurczę, jest dużo mniejsze uderzenie. Praktycznie go nie ma. Wcześniej było bardzo odczuwalne. Czyli ten łącznik był bardzo tam wyrobiony. No dobra, wracam do warsztatu. I tyle, podliczam klienta. I auto gotowe do sezonu. Co tam, Kamil, się pytasz? Pan to tak profilaktycznie, wiesz, chce wymienić, bo co, jest nieźle. No nie ma tragedii. No one wiadomo, no mają jakiś tam luz, ale generalnie... A nie, no mają, ale nie ma dramatu. Powypalane czy coś, tak jak... Aha, jak niekiedy, tak? No. No dobra. Okej, ale to nawet nieźle tutaj wygląda, nawet, widzę. Nawet nie było wycieku, nie? Z tego... Kurde, suchutko, elegancko. No to dobrze, no kurczę, lepiej tak, no niż za późno, nie? No dokładnie. A poza tym też może być tak, że... Jak one taki luz miały, że nawet leciutko coś tam sobie falowały na wolnych obrotach, no może tak być. Nawet nie, na to nie zwraca uwagi właściciel. Tak jest. Wujek, a z tym właśnie ubytkiem płynu patrzyłeś, co tutaj nie halo? Tak, no. Zobacz, co tu się dzieje. Jednego, o Jezu, co z tym o-ringiem się stało? Jednego o-ringu nie ma, drugi jest rozpuszczony. A, bo tu jest korek rozwalony. No dobra, to słuchaj, to przynoszę korek i mamy temat załatwiony. Tylko ktoś wymieniał, wiesz, przewody z tego, co widzę tutaj. O kurde, ani spojrzał na korek, no dobra, to już taki nasz nawyk, prawda? Tak jest. No Sebuś, poważna sprawa. Blokada. Nie, to na oko ustawiam. Na oko ustawiasz, tak? No dobrze, no proszę bardzo.
Jak tam, wujek? Gotowy. Ty też gotowy, tak, widzę. Tak. Jeszcze nie, jeszcze się muszę umyć. No dobra. Żeby cię kobita z domu nie wyrzuciła. Dokładnie, nie? Dokładnie. Żeby poznała, kto to wrócił. No dobra, słuchaj, to ja w takim razie lecę na ten, na geometrię. A tymczasem kończymy odcinek ACS i zapraszamy do następnego odcinka. Tak jest. Bo to normalnie tasiemiec, nie? Sebiś, to jak normalnie ten, brazylijski serial, co? Telenowela. Telenowela. A znaczy ja słyszałem, że mają w ogóle przesunąć M jak miłość i co inny program wrzucisz na koniec. Czyli czas. Będzie co? B jak BMW? Nie, A jak ACS. Okej, no może być A jak ACS, no. M jak motokuncik. No Kamil, kurde, daj spokój, no. Teraz to mnie zaimponowałeś, no. No dobra, słuchajcie, to kończymy odcineczek. Mam nadzieję, że się podobał. Życzymy wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Czyli do domu już, tak? Wujek, na razie. A, kurde, pa, pa. Tak.